Nazywam się Asia Kowalska, mam 24 lata i osobiście poznałam Jezusa. Wiecie co, ja wiem, że dla wielu z was informacja od jakiejś dziewczyny w ogóle, która postanowiła na środku Warszawy krzyczeć o Jezusie, poznałam Jezusa, nie znaczy nic. Ale dla mnie ta informacja znaczy wszystko. Wiecie dlaczego? Byłam kiedyś dziewczyną totalnie nieszczęśliwą. Kiedy miałam 15 lat, próbowałam się zabić. Nienawidziłam swojego życia. Brałam pod uwagę, że lepiej jest umrzeć niż żyć. Rozumiecie to? Napisałam list pożegnalny. Wzięłam tak dużo tabletek przeciwbólowych, że wszyscy lekarze byli pewni, że będę potrzebowała przeszczepu wątroby. I wiecie co? I nie potrzebowałam. Wbrew medycynie, zaznaczam. Wbrew medycynie, wbrew nauce. Ja wiem, że to Bóg uratował wtedy moje życie. Pielęgniarka, która nie miała o mnie zielonego pojęcia, widziała mnie raz w życiu. Powiedziała, że widocznie mam na tej ziemi coś jeszcze do zrobienia. I dlatego dzisiaj tu jestem. Wiesz, przeżyłam między innymi po to, żeby powiedzieć ci, że Jezus Chrystus umarł za ciebie. On poniósł twoje grzechy. On wstał z martwych. Wiecie co, przyjaciele? Ja doskonale wiem, jak wygląda dzisiejszy świat młodzieży. Bo sama w nim byłam. Z jednej strony nieszczęśliwa nastolatka szukająca akceptacji, która znalazła ją w kościele katolickim, we wspólnotach. Tam było mi dobrze, tam mnie akceptowali, tam było przyjemnie. Głaskali mnie, że tak powiem, przytulali. Wszystko było pięknie, ale nie znałam Jezusa. Więc co mi po tym wszystkim? I wiecie co? I przez to, że ja nie znałam Jezusa, pogrążałam się w grzechu. Z jednej strony w niedzielę szłam na mszę, a z drugiej strony od czasu do czasu wyskakiwałam na imprezę. Wiecie, ja imprezowałam rzadko, ale ostro. Jak wychodziłam z przyjaciółmi do klubu, to zazwyczaj potykałam się o własne nogi. Wiecie, do jakiego stanu upodliłam własne życie? Któregoś razu podczas imprezy, kiedy wyszłam z niej, leżałam zażygana na chodniku koło klubu, rozumiecie to? Tak bardzo upodliłam własne życie. Upijałam się, bo nie podobało mi się życie na tym świecie. Zaczęłam sypiać z różnymi chłopakami, bo chciałam sobie udowodnić, że jestem coś warta. Wiem, że wielu z was też tak robi. I chcę ci powiedzieć, że nie musisz tego robić. Nie musisz tak jak ja leżeć zażygany pod klubem i zastanawiać się, kiedy się obudzisz, kiedy dojdziesz do siebie. Nie musisz tak jak ja trafiać do szpitala z powodu tego, że wypiłeś za dużo alkoholu. Nie musisz. Nie musisz, przyjacielu. Jezus jest odpowiedzią dla ciebie. Jezus jest odpowiedzią. Jezus jest odpowiedzią na każdy twój grzech, na każdy twój problem. Bez względu na to, jak bardzo masz wywalone na to, co mówię, musisz wiedzieć, że tylko Jezus umarł za ciebie, że tylko Jezus cię zbawił. Możesz żyć tak, jak żyłeś do tej pory. Grzesznik grzeszy i się cieszy. Możesz dalej upadlać swoje życie. Możesz dalej wmawiać sobie, że przecież wszystko jest w porządku. Możesz dalej udawać, że nie ma żadnego problemu. Poza tymi małymi chwilami, kiedy zostajesz sam i chce ci się wyć, bo masz dość tego świata, bo masz dość tej podłej ziemi, bo masz dość fałszywych ludzi. Ja to rozumiem, przyjaciele. Ja to doskonale rozumiem. Ale będziesz tak miał zawsze, jeżeli nie oddasz swojego życia Jezusowi. Wiecie, odkąd poznałam Jezusa, moje życie jest totalnie szczęśliwe. Jestem Bogu mega wdzięczna za to, że mnie uratował, kiedy próbowałam się zabić. Jestem Bogu mega wdzięczna za to, że wiem, że jestem Jego córką. Ja dzisiaj nie potrzebuję się upijać, żeby czuć się lepiej. Nie potrzebuję sypiać z różnymi chłopakami, żeby udowodnić sobie swoją wartość. Nie potrzebuję tego, rozumiecie? Bo Jezus Chrystus zamieszkał w moim duchu. Jezus Chrystus zamieszkał w moim wnętrzu. To jest tak proste. To jest tak proste. Ewangelia Boża jest mocą dla tych, którzy wierzą. A dzisiaj, kiedy mówię do
nie zatwardzaj swojego serca. To nie jest droga, której chce dla ciebie Bóg. Bóg jest tylko dobry. On chce, żebyś oddał mu swoje życie, a przez to doświadczył pełni jego miłości. Ale ta droga nazywa się Jezus. Nie ma innej drogi, przyjaciele. Nie ma innej drogi. Nie bądź głupi. Wybierz życie. Wybierz Jezusa. Wybierz nowe narodzenie. Nie masz innego wyjścia, przyjacielu. Inaczej zawsze będziesz zależny od tego świata. Zawsze będziesz zależny od diabła. A przecież Jezus jest Panem. Przecież możesz oddać Mu swoje życie. Przecież możesz narodzić się na nowo. Przecież możesz raz na zawsze skończyć z władcą ciemności i stać się dzieckiem Króla, stać się dzieckiem cudownego Jezusa, stać się dzieckiem Boga. Przyjaciele, to jest dla was dostępne, ale to wy decydujecie. Ta decyzja zawsze będzie wasza. Ona zawsze była wasza, jest wasza i będzie wasza. I nikt nigdy nie podejmie za was tej decyzji. Dobrego wieczoru, przyjaciele.